Loponezio! Loponez zdjęło, ale jest druga. Ta kopona się wcięła w próg. Jeszcze raz takie coś widzę. A to jaki silnik? 1.6. To jest hybryda, na ropie i na benzynie, tak? Pół tak. Na pół jest paliwa. A ciepło mu chyba. Może się jara, światła, na światłach jest. Nie, on to lubi po prostu. O, olej się wypala. Już nie ma siły jechać. Sam jestem ciekaw, ile wytrzyma. Wszystkie siły. Wałki się wycierają. Najważniejsze to jest nie puszczać nogi z gazu, kiedy samochód traci kompresję, przestaje jechać. Broń Boże się zatrzymywać. Nie można się zatrzymywać, bo to nie przynosi żadnych efektów, bo stracicie kompresję, a nie daj Boże zalejecie oleju przez nieszczelność tych tłoków. Nieszczelność tłoków, olej się przeleje, no po prostu zaleje świecę i nie będzie jeździł. Dlatego zawsze trzeba trzymać gaz w podłodze, jak samochód chce już odmówić posłuszeństwa. 1.6 zeteczek i chyba nadchodzi jego koniec. Czy jednak jeszcze gazu mu, gazu! Nie poddaje się, walczy do końca. Jak widać, on dorabia sobie na Uberze. Nie wiem, czy się prędzej bateria nie skończy, niż ten samochód się podda. Powoli zaczyna robić się to nudne. Myślałem, że ten samochód padnie, a on jednak nie pada. Jedynie co może padać, to nam na łeb. Czy korba w końcu? BHP. No podobno nie da się go zakadować. I tak jestem pod wrażeniem, bo ten samochód cały czas dostaje w ciry. Cały czas. Chyba na tyle. Jedzie! Jedzie! Jedzie dalej! O kurde, coś tam jest pod spodem. Ale zacznij się. Naprawdę? No! To Rudy, dobrze mówiłeś, że benzyna się prędzej skoczy niż go zakatuje. 5.8 dostał, tak? Trzaski. Poczekaj. Odżywa ten samochód. I zobacz, nie da rady go zarżnąć. Tak. Oj, dokładka z przodu się oberwała. Nic się nie oberwało. Ej, przez progi dym leci. No to dobry, nowoczesny dym. Kurde.
Zależnie go czy nie. Jak dalej pójdzie, to cały dzień przejeździ. No może tak być. Leje się olej. Leje się olej, no. Ale tam się rysuje już wszystko. Nie, bo ciśnienia nie ma tak.